24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki. Gościem pierwszym poranka Polskiego Radia 24 jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Strasburgu czy w Brukseli? W Strasburgu. Ostatnim dzień posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Jeszcze ważne głosowania, o których państwo zresztą w wiadomościach mówiliście. Szanowny panie pośle, wczoraj Komisja Europejska poinformowała, że kieruje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu. Chodzi o wyroki Trybunału z 14 lipca 2021 roku i 7 października tegoż roku, ale chodzi też o wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a nawet sposób powołania pani prezes Julii Przyłębskiej. Czy dotychczas naiwnie sądziliśmy, że wyłączne prawo interpretacji ustaw i Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ma polski Trybunał Konstytucyjny? Kiedy zatem przekazaliśmy to prawo Komisji Europejskiej? No właśnie, panie redaktorze, no procedura, tak jak pan wspomniał, ta naruszeniowa, ona rozpoczęła się w grudniu 2021 roku. O wyjaśnienia, które przedstawiał polski rząd, nie satysfakcjonowały komisji, stąd ten wniosek do Trybunału. No wczoraj słyszałem taką uspokajającą wypowiedź pana ministra Szynkowskiego vel Sęka, że przed Trybunałem postaramy się udowodnić, że mamy rację. Co mnie niepokoi w tym wniosku i co pan dodał w końcówce swojej wypowiedzi, to jest no właśnie pójście jeszcze krok dalej, kwestionowanie samego Trybunału Konstytucyjnego, a więc tych 3 sędziów i wyboru pani przewodniczącej. Moim zdaniem to jest już naprawdę bardzo próba bardzo głębokiej ingerencji, w polskie sprawy. Bo to by oznaczało... O ile sam wniosek dotyczący tych rozstrzygnięć, można by powiedzieć, normalna procedura naruszeniowa, to zawartość tego uzasadnienia jest ze wszech miar niepokojąca. No bo Trybunał Sprawiedliwości się awanturuje. W sprawie niemieckiej słynnej też się awanturował i wezwał Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec do naprawienia tego naruszenia i Niemcy zastosowali taką sprytną formułę. Zaraz spróbuję to przytoczyć. Ta formuła polegała na tym, że zadeklarowały, że potwierdzają i uznają zasady autonomii, pierwszeństwa i skuteczności jednolitego stosowania prawa unijnego oraz wartości określone w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym w szczególności praworządności. No, Niemcy sobie złożyły taką deklarację i umorzono to postępowanie. Czy Niemcy są sprytniejsi od nas, czy nasze deklaracje nie robią żadnego wrażenia, gdybyśmy podobny wybieg zastosowali, bo przecież w praktyce Niemcy i tak nic innego nie zrobili oprócz wyrażenia tej opinii, która zadowoliła Komisję Europejską. Panie redaktorze, tych polskich spraw jest więcej. Zresztą komisja, zdaje się, że hurtowo, bo przygotowała aż 30 takich wniosków dotyczących 17 państw jest objętych tymi naruszeniowymi procedurami. Wygląda to na jakieś swoiste czyszczenie szuflad komisyjnych, jeżeli chodzi o oskarżenie poszczególnych krajów. Przy czym, no mówiąc szczerze, sama komisja i pani przewodnicząca jest w niezwykle trudnym położeniu. No, trwa to postępowanie dotyczące negocjacji szczepionkowych, które stawiają panią przewodniczącą von der Leyen w bardzo niekorzystnym świetle. Ona nie stawia się na posiedzenia komisji, która została w tej sprawie powołana w Parlamencie Europejskim. Nie chce przedstawić informacji, których oczekuje komisja. Mówiąc szczerze, wygląda to zupełnie nieciekawie. I to swoiste atakowanie krajów członkowskich wygląda mi na jakąś próbę ucieczki ucieczki do przodu. To ja jeszcze dodam, raz mogę tylko powtórzyć, że jakby spokój pana ministra Szynkowskiego vel Sęka przyjmuję za dobrą monetę. Natomiast jak zapoznałem się z tym uzasadnieniem tego wniosku, no to kwestionowanie składu Trybunału Konstytucyjnego i wyboru pani przewodniczącej, moim zdaniem to jest naprawdę bardzo głęboka ingerencja, czy próba ingerencji Komisji Europejskiej w polskie sprawy. To jest nawet więcej niż próba ingerencji, bo to jest odbieranie prezydentowi Rzeczpospolitej i jego wyłącznej prerogatywy mianowania sędziów, w tym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Każdy sędzia, od którego prezydent odbierze przysięgę i którego mianuje, jest sędzią legalnym. Natomiast żaden sędzia, od którego prezydent nie odbierze przysięgi i ślubowania, nie jest sędzią, tylko kandydatem na sędziego. To proste i wynika wprost z polskiej konstytucji. Nie przypominam sobie, żebyśmy przekazali Komisji Europejskiej uprawnień prezydenta Rzeczpospolitej. To prawda, panie redaktorze. Rozumiem, że tych argumentów będziemy używali w tej procedurze przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że podzieli polskie racje. Tak przy okazji, no jeżeli mielibyśmy coś optymistycznego powiedzieć o działaniach komisji, to jednocześnie umorzono postępowanie. Komisja umorzyła postępowanie w sprawie tych słynnych stref wolnych od LGBT. No jednak wyjaśnienie przedstawione przez polską stronę usatysfakcjonowały komisję. Miejmy nadzieję, że w dorocznym raporcie o stanie praworządności w 27 krajach tego fake newsa już ostatecznie nie będzie w odniesieniu do Polski, bo on przez 2 lata się regularnie powtarzał, że w Polsce są takie strefy. To rzeczywiście no, europosłowie z Polski do tego doprowadzili, ale komisja się upierała, ale ostatecznie wyjaśnienia polskiego rządu ją usatysfakcjonowały. To jest ważne, panie pośle, dlatego że środki z Funduszu Spójności dla tych miejscowości, które sobie wypisali tam w Komisji Europejskiej jako dyskryminujące mniejszości LGBT i dalsza część alfabetu, miały być blokowane dla tych samorządów, więc to jest ważne. Ale jeszcze o jedną sprawę zapytam. Pani Ursula von der Leyen jesienią 2021 roku zadeklarowała, że ewentualne postępowanie w związku z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce nie będzie miało żadnego wpływu na środki z Krajowego Planu Odbudowy. Czy faktycznie nie będzie miało i nie ma żadnego wpływu, bo jakoś tych środków nadal nie ma? No jeżeli chodzi o KPO, to wydawało się, że jesteśmy bliscy porozumienia. Panie redaktorze, no, można zajrzeć do ustaleń Komisji Europejskiej z grudnia poprzedniego roku. One są już jawne. Tam jest wypowiedź pana komisarza Reindersa, który bardzo wyraźnie mówi, że jeżeli ustawa, którą negocjował, której kształt negocjował z panem ministrem Szynkowskim vel Sękiem, wejdzie w życie, to ten powód polityczny blokowania środków ustanie. No niestety mamy taką sytuację, że ta ustawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, w związku z tym musimy uzbroić się w cierpliwość, że ten Trybunał jednak szybko się nią zajmie i uzna, że nie narusza ona konstytucji i uprawnień prezydenta. Jeżeli to by się szybko udało, to jeszcze raz powtórzę, wtedy rozumiem, że wtedy także będzie już przyjęta i będzie obowiązywać ta nowa ustawa wiatrakowa, więc ten ostatni merytoryczny kamień milowy także zostanie spełniony i w ten sposób byśmy mogli złożyć wniosek o płatność. On zresztą jest gotowy, jest bardzo obszerny. Przy okazji trzeba tutaj przypomnieć, że jeżeli chodzi właśnie o występowanie o środki z KPO, to jest procedura zupełnie inna niż w przypadku choćby pieniędzy z Funduszu Spójności. Tam przedstawiamy faktury i realizację przedsięwzięć i wtedy otrzymujemy refundację. Tutaj jest to tak zwane rozliczanie wskaźnikowe właśnie i wspomnianymi kamieniami milowymi, a więc akty prawne, wskaźniki, które wypełniliśmy i 2 razy do roku na podstawie tak przygotowanego wniosku o płatność możemy się spodziewać określonej puli środków. Więc z tego, co się orientuje, ten obszerny 350-stronicowy wniosek o płatność jest gotowy. Tyle tylko, że no właśnie musimy mieć zdjętą tą blokadę polityczną, no i wypełniony ten ostatni kamień milowy związany z ustawą wiatrakową. A jak się ma sprawa korupcji w Parlamencie Europejskim? Bo po pierwszej dość takiej szybkiej i radykalnej akcji, ale prokuratury belgijskiej i policji w tym kraju sprawa, wydaje się, zatrzymała się. Czy nie ma takiej tendencji, żeby trochę zamieść to pod dywan i poza tymi, których już aresztowano i którzy są objęci oskarżeniem, nie prowadzi się dalej tego śledztwa? Czy jednak się prowadzi? Nie, prowadzi się, panie redaktorze. Ono jest niezwykle obszerne. Z tego, co się orientuję, rzeczywiście zaangażowane są w to duże ilości osób. Co więcej, zdaje się, że prokuratura belgijska chce, aby w tych wątkach chociażby greckim czy włoskim pomagały służby czy organy ścigania tamtych państw, bo nie jest w stanie tak szeroko pracować. Wszystko będzie zależało od tych zeznań kluczowej osoby, pana Panceriego, jeżeli a on w zamian w zamian za radykalne obniżenie kary, bo rzeczywiście ta kara ma być obniżona do 1 roku i to nie przebywania w więzieniu, tylko przy innych środkach zabezpieczających. No ale rozumiem, że to obniżenie może nastąpić tylko wtedy, kiedy on wyjaśni wszystkie wątki tej sprawy, więc rozumiem, że na tych zeznaniach mogą być oparte kolejne ewentualnie zatrzymania. Co więcej, z tego, co się orientuję, analizowane są wyjazdy europosłów do poszczególnych krajów, które są w zainteresowaniu prokuratury, wypowiedzi na komisjach, głosowania, więc sama prokuratura także jakby bada, ile osób w ten proceder było zaangażowanych i szuka dowodów. Więc rozumiem, że raczej tego pod dywan zamieść się nie da. Oczywiście na razie dotyczy to tylko frakcji lewicy. Rozumiem, lewica chciałaby pewnie, żeby zainteresowanie przenieść na drugą frakcję parlamentarną, więc chadecję. Pojawiają się także nazwiska z tamtego obszaru, ale na razie są to nieoficjalne wypowiedzi, więc ja tego publicznie poruszał nie będę. To jeszcze ta sprawa, przeczytałem uważnie regulamin Parlamentu Europejskiego i będący jego częścią kodeks postępowania dotyczący posłów i tam wynika, że nie wolno się zajmować kontaktami z niezarejestrowanymi lobbystami. A jak odróżnić doradzanie od lobbingu płatnego? Bo mam wrażenie, że te sfery się mijają i to doradzanie bardzo łatwo jest, lobbing bardzo łatwo jest ubrać w szaty doradzania, podczas gdy faktycznie to jest lobbing. Czy parlament jest w stanie te rzeczy odróżnić, bo w tym kodeksie postępowania to jest dość wyraźnie zapisane. Oczywiście nie, panie redaktorze. Przy okazji tej afery tutaj publicyści użyli takiego sformułowania kultura bezkarności. No oczywiście z kulturą ma to niewiele wspólnego, ale rzeczywiście ta bezkarność panująca przez lata doprowadziła do tej sytuacji. Europosłowie, prominentni europosłowie dochodzili najprawdopodobniej do wniosku, że żadnej kontroli nie podlegają, mogą robić wszystko. No i wszystko na to wskazuje, że część z nich rzeczywiście ten proceder jest poważnie zamieszana. No bo wolno państwu... prawdopodobnie nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie złapanie na gorącym uczynku. Złapanie wiceprzewodniczącej parlamentu z walizkami pieniędzy, dokładnie jej ojca, pociągnęło także inne nitki. Miejmy nadzieję, że determinacja prokuratury belgijskiej nie będzie malała i że rzeczywiście kolejne wątki tej afery będą wyświetlane. A czy dorabianie na boku, takie jak w wypadku pana Radosława Sikorskiego, to jest powszechny zwyczaj w Parlamencie Europejskim? No bo chyba posłowie mają płacone za to, żeby nie dorabiać na boku i żeby nie było konfliktu interesów. Tak, to prawda, panie redaktorze. W tej sprawie jest jeszcze jedna rzecz, o której no, mówi się dosyć powszechnie. No, jeżeli Radosław Sikorski jest, można powiedzieć, czołową postacią walki z polskim rządem i oskarża publicznie także w Europarlamencie polski rząd o brak praworządności, a jednocześnie od paru lat bierze pieniądze od kraju, który nazywany jest powszechnie niedemokratycznym reżimem. Jest też nazywany Małą Moskwą ostatnio. Więc mówiąc szczerze, nie bardzo wiem, jak można reprezentować te dwie postawy przez jedną osobę. To Radosław Sikorski powinien także publicznie w Polsce wyjaśniać, jak jest w stanie pogodzić tego rodzaju podejście do jednego i drugiego kraju, tego drugiego, swojego i czystego. Bardzo dziękuję. Pan doktor Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, ekonomista, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.